Pan samochodzik. Toruńska tajemnica. Wstęp. Toruń, ruiny zamku Dybowskiego, 25 lipca 1968 roku. Darek, darek, Piotr wrzasnął tak głośno, że stojący obok Adam skrzywił się, a potem zaczął ostentacyjnie udawać, iż przetyka sobie prawe ucho małym palcem. Mówię wam, Pewnie mu się znudziło i poszedł do domu, krzyknął Marcin stojący w pewnej odległości od nich, przy wejściu do zrujnowanej wieży zameczku. Przecież już wszędzie szukaliśmy. Nie, nie, ja go znam, mruknął Piotr, którego wszyscy nazywali Bolcem. Będzie siedział cicho, dopóki nie powiemy, że wygrał. No to krzyknij, że jest dzielny, jak wszyscy czterej pancerni, i niech w końcu wyłazi. Parsknął z pogardą Adam. Ile można bawić się w chowanego? Od razu mówiłem, że to głupi pomysł, powiedział Marcin, zbliżając się do kolegów. To ciekawe, czemu się zgodziłeś? Syknął złośliwie Piotr. Ja? Ja mówiłem, że taka zabawa dobra jest dla dzieciaków. Dla dzieciaków, a nie dla takich starych koni jak my. Może wam jeszcze trudno w to uwierzyć, ale nie cały miesiąc temu zdaliśmy do ósmej klasy. Na Twoim miejscu nie przeżywałbym tego tak mocno, stwierdził zaczepnie bolec patrząc na Marcina przez zmrużone oczy. Matematyczka miała wielką ochotę Cię usadzić. Twoja stara ledwie wybłagała u niej tę trójkę dla swojego kochanego synusia. Znalazł się naukowiec, parsknął wściekle Marcin. Przypomnieć ci, jak bradziłeś głupoty na fizie? Spróbuj szczęścia, wysyczał Piotr zaciskając pięści. Bolec, lepiej krzyknij Darkowi, że jak zaraz nie wyjdzie, to nie dostanie fajki, powiedział łada, musiłując zapobiec awanturze. Skombinowałeś papierochy. Zapytał z błyskiem wokół Piotr, a jego twarz rozpogodziła się w mgnieniu oka. Sie wie? oświadczył z dumą drobny blondynek, wyciągając z kieszeni pomiętą paczkę sportów. Dzisiaj rano podprowadziłem ojcu, zanim wyszedł do pracy. Super, zawołał Marcin. Mam nadzieję, że tym razem nie zapomniałeś o zapałkach, powiedział bolec. Mam coś lepszego, stwierdziła Adam i ponownie sięgnął do kieszeni. Fajna. Zawołał Marcin na widok błyszczącej. Metalowej zapalniczki do złudzenia przypominającej aparacik fotograficzny, która pojawiła się po chwili na otwartej dłoni kolegi. Założyłem nowy kamień. Patrzcie, jakie iskry idą, — powiedział Adam naciskając mały czarny przycisk. W tym samym momencie z zarośli rosnących wzdłuż muru zamku rozległ się głośny szelest. No i znalazła się nasza zguba, zażartował bolec. Chcesz sobie puścić dymka, dareczku Wiedziałem, że się skusi, powiedział Adam. Wiedziałem. Po chwili z pobliskich krzaków rzeczywiście wyłonił się Darek. Bolec chciał powiedzieć coś złośliwego pod jego adresem, ale gdy zobaczył zaaferowaną minę kolegi, chrząknął tylko znacząco. Chłopaki. Znalazłem podziemia. Prawdziwe lochy. Jak w filmie. Krzyknął Darek. Myślisz, że damy się nabrać? zapytał pogardliwie Marcin. Takie bajeczki możesz opowiadać swojej siostrze, ale nie nam. Naprawdę, jak Boga kocham. Chodźcie za mną to sami zobaczycie w te zawołał Adam. Nie ma głupich. To niedaleko, powiedział zaferowanym głosem darek. Wystarczy dojść do muru i Jestem ciekawy, co ty knujesz? zawołał Marcin. Przyznaj się, to jakiś kawał? No co ty? Oburzył się darek. Jak tam nic nie będzie, to zrobię z ciebie marmoladę. Możesz być pewien, mruknął bolec przewiercając kolegę wzrokiem. Prowadź. No i co teraz powiecie niedowiarki? Triumfował Darek spoglądając na zaaferowanych kolegów. Niesamowite, szepnął bolec wpatrując się w głęboką podłużną dziurę w ziemi, z której wiało chłodem i chlizną. Pewnie przedwczorajsza burza wypłukała piach i odsłoniła te lochy, powiedział Marcin z miną znawcy. Właśnie wtedy musiał się zawalić strop. Ale jazda. Mniej więcej metr pod powierzchnią ziemi widać było resztki łukowatego sklepienia korytarza i ceglaną ścianę niknącą w ciemnościach. I co robimy? zapytał Adam. Jak to co? Schodzimy! krzyknął Bolec i skoczył w głąb ziemi. Idiota. Krzyknął Marcin. Przecież tam mogą być jakieś pułapki. Przestań, ty cykorze. Parsknął Darek i skoczył za bolcem. Korytarz opadał lekko w dół i skręcał w stronę wisły. Jego ściany były włożone wielkimi cegłami poszarzałymi od wiekowego brudu i wilgoci. Piotr, Marcin, Adam i Darek szli powoli, oświetlając sobie drogę zapałkami. Jednak po niecałych pięćdziesięciu metrach natrafili na zardzewiałe metalowe drzwi. Bolec pociągnął za żelazne kółko znajdujące się nad dużą dziurką od klucza, ale masywne, szerokie skrzydło nawet nie drgnęło. To pewnie skarbiec, szepnął podekscytowany Adam. O rany! powiedział cicho bolec. Ale by było. Jeśli znajdziemy skarb, to kupię sobie prawdziwą kolarzówkę, Taką jak Maxel Peschel. Zwariowałeś? mruknął półgłosem Marcin. Będziesz mógł sobie kupić samochód. Syrenę albo lepiej Volgę. Wszyscy kupimy sobie samochody, powiedział Adam. I to nie żadne syrenki, tylko Fiaty. Fiaty 125P. To są dopiero prawdziwe wozy. Mój ojciec był w zeszłym roku na Żeraniu, jak otwierali linię produkcyjną i przywiózł mi zdjęcia. Mówię wam, cuda. Tak Mruknął filozoficznie bolec. Za tymi drzwiami może być złoto albo inne kosztowności. Tylko jak je otworzyć? Trzeba czymś podważyć, powiedział Adam, inaczej nie ma szans. No, to proszę państwa, na razie koniec wycieczki, zawołał Adam, musimy wrócić do domu. W piwnicy mam świetne narzędzie do otwierania skarbców, jak remontowali tory na moście. To stary podprowadził taki duży ponad metrowy łom. Myślę, że świetnie się nada. Dobra, idziemy. Zawołał bolec i ruszył mrocznym korytarzem w stronę wyjścia. Chłopcy planowali wrócić do zamku dybowskiego w ciągu godziny, ale gdy zjawili się w domu wybuchła afera o rozbitą szybę w pralni. Dozorca wrzeszczał, że zaraz zawoła milicję. A jego żona wtórowała mu swoim zrzędliwym oni tak zawsze, oni tak zawsze. Aby trochę udobrałchać jazgoczącą parę bolec zarządził zrzut kasy, a następnie poszli do szklarza zamówić nową szybę. Później z sąsiedniego podwórka przyszedł czarny ze swoją bandą i koniecznie chciał zagrać rewanżowy mecz. Ponieważ sprawa była honorowa, to nie wypadało odmówić. Grali do wieczora. Banda czarnego znowu przegrała. Bolec strzelił im dwa gole, Marcin trzy, a stojący na bramce Darek wpuścił tylko cztery. Do zamku poszli dopiero następnego dnia rano. W miejscu, w którym poprzedniego dnia Darek odkrył dziurę w ziemi prowadzącą do mrocznego korytarza, piętrzył się półmetrowy stos gruzu. Co jest, do diabła? krzyknął Bolec. Ktoś zasypał nasze lochy, jęknął Adam. Ale kto i po co? sapnął Marcin. Nie wiesz po co? Wrzasnął Bolec. Nie wiesz. Ktoś położył po prostu łapę na naszym skarbie. A my możemy się wypchać pakułami albo sieczką. Wynocha stąd, gówniarze. Rozległo się tuż za ich plecami. Chłopcy zaferowani odkryciem nie usłyszeli kroków potężnie zbudowanego mężczyzny w szarym drelichu. A co, nie wolno sobie tu stać? Zapytał zaczepnie Bolec nie wolno. Raus? Wrzasnął nieznajomy i wyciągnął wielką dłoń w stronę stojącego najbliżej Darka. Chłopak nie czekał, aż rozczapierzone palce chwycą go za koszulę, tylko rzucił się do ucieczki. Adam, Marciun i Bolec bez najmniejszego wahania ruszyli za nim. I żebym was tu więcej nie widział. Wyknął mężczyzna wściekłym głosem. A jak spróbujecie wrócić, to wam nogi z tyłków powyrywam. Banda bezczelnych gówniarzy. Rozdział pierwszy. Było już całkiem jasno, kiedy o piątej rano wyruszałem wehikułem z Warszawy. Bezchmurne niebo zapowiadało kolejny dzień niemal afrykańskich upałów. Niby w lipcu nie powinny one nikogo dziwić, ale kilkanaście dni w czasie, których termometry regularnie pokazywały temperaturę znacznie przekraczającą trzydzieści stopni Celsjusza. Wystarczyło, aby mój szanowny zwierzchnik i przyjaciel spakował najpotrzebniejsze rzeczy i wyjechał pośpiesznie na delegację do północnej Norwegii. Wiosną w pobliżu miejscowości Harstad odkryto szczątki drakkara należącego do Wikingów, ale nigdy bym nie przypuszczał, że resztki wczesnośredniowiecznej łodzi tak bardzo zaciekawią pana Tomasza. Widocznie w dalszym ciągu nie w pełni doceniam rozległości jego zainteresowań. Jedno było pewne, mój szef od kilku dni cieszył się w ciągu dnia znacznie niższą temperaturą niż ta panująca w Polsce w nocy. Jak na złość dzień po wyjeździe szefa na moim biurku pojawiły się stosy jakichś bezsensownych sprawozdań. Ich mozolne wypełnianie zajęło mi cztery dni, a i tak nie miałem pewności, czy nie wrócą misternie pokreślone z adnotacjami, co i gdzie trzeba natychmiast poprawić. Doszedłem do wniosku. Że ponowny kontakt z tymi płodami rozbuchanej biurokracji połączony z rosnącym każdego dnia upałem może spowodować nieodwracalne zmiany w moim mózgu. Jedynym wyjściem była ucieczka z Warszawy i to możliwie jak najszybsza. Prawie zawyłem ze szczęścia, kiedy dowiedziałem się, że ktoś z ministerstwa musi pojechać pilnie do Bydgoszczy, aby oszacować straty, jakie poniosło tamtejsze muzeum. Pod koniec czerwca w jednej z toalet pękł nocą wężyk przy spłuczce i zanim ktokolwiek się zorientował, zalane zostało jedno z pomieszczeń magazynowych leżących w piwnicy. Bez chwili wahania zgłosiłem się na ochotnika. Sekretarka, wręczając mi dróg delegacji, patrzyła na mnie, jakbym był chory. Z pewnością nie mieściło się jej w głowie, że Paweł Daniec może z własnej i nieprzymuszonej woli jechać w teren, aby przeprowadzić inwentaryzację w jakimś prowincjonalnym muzeum. Bydgoszcz, bydgoszcz, mam nadzieję, że nie brzydgoszcz, nuciłem bezsensowną piosenkę pędząc wehikułem przez budzący się kraj. Auto pana Tomasza miało wygląd pięciometrowego robala z wyłupiastymi oczami oraz szeroko rozstawionymi kołami na potężnych amortyzatorach. Z całą pewnością nie było wzorem piękna i elegancji, ale bardzo wiele osób miało okazję się przekonać, jak zwodnicze bywają pozory. Wprawdzie wehikuł przyspieszał do setki przez długie 8 sekund, ale w przeciwieństwie do większości zwykłych samochodów jego jednostka napędowa klasy WRC właśnie wówczas łapała drugi oddech. Silnik zaczynał więc grać niczym symfoniczna orkiestra, a pod pedałem gazu czuło się moc potwora. Kilka kilometrów za Toruniem poczułem. Że mój żołądek strawił już definitywnie dwie kanapki z serem zjedzone przed wyjazdem i coraz gwałtowniej domaga się porządnego śniadania. Pierwszą próbę zaspokojenia tych stosunkowo niewygórowanych żądań podjąłem w przydrożnym zajeździe chata z buja. Wehikuł zatrzymałem na wyłożonym czerwoną kostką parkingu, tuż obok wielkiej błękitnej reklamy głoszącej, u nas przez całą dobę zjesz smacznie, zdrowo i tanio. Znakomicie. Mruknąłem pod nosem, wysiadając z samochodu. Ciekawe, jaka część tego hasła jest prawdą, a jaka reklamą? Moja ciekawość została zaspokojona bardzo szybko. Kiedy wszedłem do wnętrza zajazdu, powitał mnie znudzony i zaspany wzrok kelnerki. Niezrażony, usiadłem przy stoliku i zacząłem przeglądać kartę dań. Doszedłem do wniosku, że jajecznica na boczku. Dwa tosty oraz sok pomarańczowy powinny uspokoić mój, coraz bardziej gwałtownie protestujący, żołądek. Jednak kelnerka, która przyczłapała do stolika, brutalnie rozwiała wszelkie nadzieje. Kiedy złożyłem zamówienie, uśmiechnęła się wyniośle i powiedziała znudzonym głosem: Jest tylko śląska smażona z cebulką. Wszystko inne już się skończyło. Nie jestem wprawdzie wegetarianinem. Ale opychanie się o poranku kapiącą od tłuszczu kiełbasą uważam za przejaw barbarzyństwa. Mój żołądek najwyraźniej w pełni podzielał moje zdania, gdyż na dłuższą chwilę przestał domagać się jedzenia. Z chaty z buja wyszedłem odprowadzany pogardliwym wzrokiem kelnerki. Druga próba zaspokojenia głodu wydawała się początkowo bardziej szczęśliwa niż pierwsza, ale jak się wkrótce okazało, były to tylko pozory. Niecałe dwa kilometry od zajazdu, jadąc w stronę Bydgoszczy, natrafiłem na dużą stację benzynową. Postanowiłem wykorzystać okazję i dotankować wehikuł. Kiedy podjechałem do jednego z dystrybutorów, z budynku stacji wyszedł młody mężczyzna w pomarańczowym kombinezonie, który znakomicie pasował do jego jasnorudej czupryny. To coś jeździ na benzynę? zapytał z lekką drwiną w głosie i oparł się o dystrybutor. Proszę sobie wyobrazić, że tak, powiedziałem cierpko. Już różne rzeczy widziałem, ale takiej samochodowej godzili jeszcze nie. Zawołał z chichotem rudowłosy młodzieniec. Proszę uważać, bo jak ten samochód kogoś nie lubi, to czasami zachowuje się jak rozdrażniona godzilla, powiedziałem znacząco chrząkając, ale nie byłem zadowolony z poziomu swojej riposty. Jest przy tym czymś jakiś wlew paliwa? A może po prostu leje się do środka na dywaniki? zarychotał skrzekliwie pracownik stacji. Nasze poczucie humoru zdecydowanie do siebie nie pasowało. Pokazałem rudowłosem wlew paliwa i ruszyłem do budynku, w którym znajdowała się kasa oraz sklep, aby kupić wreszcie coś do jedzenia. Zdecydowałem się na bułkę z serem, szynką oraz nieco zwiędłym już listkiem sałaty. Brodaty kasjer w pomarańczowej czapeczce nabijał właśnie cenę kanapki na kasie fiskalnej, gdy drzwi stacji otworzyły się z hukiem i wpadł przez nie z impetem dowcipny Rudzielec. Dziwne było jednak to, że postanowił wbiec do pomieszczenia tyłem, a w dodatku przewrócił regał z napojami. W chwilę później zobaczyłem krępego faceta w czarnym golfie i w czarnej kominiarce na twarzy, który wszedł energicznie tuż za Rudzielcem. W prawej dłoni trzymał pistolet, a lewa była wciąż jeszcze wyciągnięta przed siebie. To zapewne ona nadała rozpęd miłośnikowi marnych dowcipów o godzinę i wrzuciła go przez drzwi prosto na regał. Nie ruszać się, to jest napad. Wyknął facet w kominiarce. Łapy do góry. Jeden niepotrzebny ruch i komuś może stać się straszna krzywda. Ale. Jęknął brodacz przy kasie. Nie ma żadnego ale. Forsa. Szybko. Ale spróbował drugi raz pracownik stacji stojący za ladą. Kładź forse na stół i nie kombinuj, Wargnął zamaskowany bandyta. Lepiej, żebym nie stracił cierpliwości. A ty zostań na podłodze. To ostatnie zdanie było skierowane do rudzielca, który usiłował się wydostać spod połamanych resztek regału i góry kartonów z sokami i napojami. A ja zapytałem niewinnym tonem: co ja mam robić? Mężczyzna w kominiarce stał przez chwilę w milczeniu, mierząc do mnie z czegoś, co wyglądało jak stare niemieckie parabelum. Ty, ty masz się zamknąć, powiedział, ale w jego głosie zabrzmiała nutka niepewności. Oczywiście, ale chciałbym zauważyć, że zamknij się, twaniaczku, bo ci zrobię dziurkę w głowie, wrzasnął bandyta. Ja chciałem tylko powiedzieć, że pańska broń jest nieodbezpieczona, stwierdziłem swobodnym tonem, a moje mięśnie sprężyły się do skoku. Mężczyzna stał najwyżej dwa i pół metra ode mnie, więc była spora szansa, że uda mi się go rozbroić. W oczach błyszczących w otworach kominiarki dostrzegłem krótkie wahanie. Facet przez chwilę nie był pewny, czy nie popełnił błędu, ale już po chwili zrozumiał, co kombinuje. Na takie numery to możesz nabierać swoją ciocię, gnoju. Warknął, dał krok do tyłu i przesunął wylot lufy w kierunku kasiera. A ty przestań się w końcu gapić, tylko otwieraj wreszcie kasę i ładuj pieniądze do tej torby. Zamaskowany osobnik sięgnął lewą dłonią do kieszeni spodni. Wyciągnął stamtąd złożoną starannie reklamówkę z nadrukowanym logo jednego z operatorów telefonii komórkowej i rzucił ją w stronę brodacza stojącego za ladą. Zrobił to jednak mało energicznie, bo torba zafurkotała w powietrzu, a następnie upadła u moich stóp. Podnieś. Warknął Bandzior, a w jego głosie zabrzmiały nutki zdenerwowania i niepewności. Schyliłem się, chwyciłem reklamówkę. A potem podałem ją kasjerowi. Jakimś szóstym zmysłem czułem, że facet nie jest zawodowcem. Napady na stacje benzynowe z całą pewnością nie były jego głównym źródłem utrzymania i to czyniło go podwójnie niebezpiecznym. Bardzo trudno jest rozgryźć takich ludzi. Są najzwyczajniej w świecie nieprzewidywalni. Mógł zacząć strzelać zupełnie bez powodu. Ot, chociażby wówczas. Gdyby tylko zaczęło mu się wydawać, iż ktoś może pokrzyżować jego plany. Postanowiłem odpuścić i nie prowokować bandziora. Kiedy kasjer skończył przepakowywać banknoty z przegródek kasy do pstrokatej reklamówki, mężczyzna w kominiarty warknął. Bilon też. To już nie pazerność, tylko głupota. Człowieku, ile ty chcesz zgarnąć w tych blaszkach? Zbierasz na lody? Pomyślałem. No, co się tak gapisz? Powiedział szorstko bandzior do kasiera. Pakuj. Kiedy reklamówka była już napchana utargiem stacji, zamaskowany mężczyzna podszedł szybko do lady i wyszarpnął torbę z rąk pracownika stacji. Przez chwilę widziałem z bliska pistolet bandziora. Jeśli to jest prawdziwe parabelum, to ja powinienem iść szybko do okulisty pomyślałem. Istniało jednak ryzyko, że źle oceniłem sytuację. Nie wymierzyłem więc bandziorowi ciosu, o który aż się prosił. Gdybym się bowiem pomylił i pistolet okazałby się jednak prawdziwy, to skutki mojej akcji mogłyby się okazać naprawdę opłakane. Mężczyzna w kominiarce ruszył tyłem w kierunku drzwi wyjściowych. Niech nikt się nie rusza, dopóki nie odjadę. Wrzasnął, a w jego głosie radość wyraźnie mieszała się z histerycznym strachem. Wiedziałem, że się uda. Wiedziałem. Krzycząc i śmiejąc się głośno, Bandzior otworzył drzwi i ruszył biegiem w kierunku wiśniowego, przeżartego rdzą Fiata 126 stojącego w pobliżu dystrybutora gazu. Obserwowałem, jak niezdarnie otwiera kluczykiem auto, wrzuca reklamówkę z pieniędzmi i siada za kierownicą. Później silnik malucha zakaszlał, usiłując zapalić. Bez rezultatu. Mężczyzna w kominiarce nie rezygnował jednak. Kilka razy przekręcał kluczyk w stacyjce, zanim wysiadł i zaczął kopać samochód. Arek, dzwoni na policję, krzyknął Rudzielec, podnosząc się w końcu z ziemi. Ten baran nie może zapalić. Nie tak szybko, panowie, powiedziałem. On zaraz tu wróci i jak zobaczy, że któryś z was telefonuje, to. To może być naprawdę niedobrze. Bandzior wpadł do budynku jak burza. Dawaj kluczyki. Wrzasnął nerwowo, wskazując na mnie lufą pistoletu. Ale już. Jest pan pewien? Zapytałem z westchnieniem. Jeszcze słowo, ani ręczę za siebie. Krzyknął facet w kominiarce, obserwowany z napięciem przez bandziora. Sięgnąłem ostrożnie do kieszeni spodni i wyciągnąłem kluczyki do wehikułu. Rzuć mi je. Szybko. Okej. Okay. Powiedziałem z beztroskim uśmiechem. Nacisnąłem kciukiem górną część srebrzystego breloczka w kształcie pękatego cygara, a następnie cisnąłem kluczyki w stronę zamaskowanego mężczyzny. No, krzyknął sługą facet w kominiarce i rzucił się pędem w stronę wehikułu. W chwilę później wspólnie z dwoma pracownikami stacji benzynowej patrzyłem, jak samochód pana Tomasza odjeżdża szosą w stronę Bydgoszczy. Uśmiech rozbawienia nie zniknął z mojej twarzy nawet wówczas, gdy Rudzielec wrzasnął do swojego kumpla. Na co czekasz? Dzwoni na policję. Przecież on zwiewa z naszą forsą. Uśmiechałem się patrząc na znikający wehikuł. Wiedziałem, że nie ma takiej myśli dziury, w której bandzior będzie mógł się bezpiecznie ukryć. Co może pan powiedzieć o wyglądzie napastnika? Zapytał starszy aspirant o twarzy znudzonego mopsa i ruchach sparaliżowanego żółwia. Nic nie mogę powiedzieć, bo facet był zamaskowany. Od kilku minut usiłuję natomiast przekazać Panu naprawdę ważną informację. To my będziemy oceniać, które informacje są ważne, a które nie. Tego faceta można namierzyć w ciągu kilku sekund, powiedziałem. Potrzebuję tylko komputera z dostępem do Internetu. Najpierw proszę mi opisać przebieg całego zajścia, poprosił z wyrozumiałym ojcowskim uśmiechem starszy aspirant i pokręcił przy tym głową z wyraźną dezaprobatą. Mamy swoje procedury i tylko ich drobiazgowe przestrzeganie pozwala skutecznie walczyć z przestępczością. W bagażniku mojego samochodu. Proszę opisać przebieg wydarzeń, przerwał mi policjant. Tam jest pozycjoner GPS. Możemy mieć tego bandziora w kilka chwil. Nie rozumie pan tego. Zapytałem zniecierpliwiony. Dobrze, dobrze, burknął starszy aspirant marszcząc nos. Najpierw proszę o szczegółowy opis. Nie. Normalni ludzie nie mogą być aż tak tępi. Krzyknąłem ze zgrozą. Czy pan sugeruje, że... Głos policjanta stał się nieprzyjemnie skrzekliwy. Ja nic nie sugeruję. Wrzasnąłem. Pan po prostu nie nadaje się do pracy w policji. Myślałem, że testy przy naborze eliminują ludzi ociężałych umysłowo. O, to będzie pana drogo kosztować, wargnął starszy aspirant z triumfem w głosie. Obraza funkcjonariusza na służbie. To nie przelewki. Chętnie obrażę pana jeszcze kilka razy, ale teraz chcę porozmawiać z jakimś prawdziwym policjantem, krzyknąłem. Mój podniesiony głos zainteresował mężczyznę w szarym też ircie, który stał dotąd obok obrabowanej kasy. Podniósł głowę i uśmiechnął się do mnie. A kiedy usłyszał tyradę starszego aspiranta na temat kar, jakie w majestacie prawa spadną na mnie za obrazę funkcjonariusza, zmarszczył czoło i podszedł do nas. Inspektor Walszewski przedstawił się na przywitanie. Jakieś kłopoty? Mopsowaty aspirant szykował się właśnie, aby zdradzić przełożonemu ogromę moich win oraz zaproponować cały zestaw dotkliwych kar, ale nie dałem mu szansy. Witam, panie inspektorze. Nazywam się Paweł Daniec. W bagażniku mojego samochodu, którym uciekł ten facet w kominiarce, znajduje się pozycjoner GPS, powiedziałem. Udało mi się go włączyć tuż przed ucieczką bandziora. Wystarczy teraz. Oczy policjanta w cywilu zabłysły szybko. Krzyknął. Szybko. Proszę iść za mną do radiowozu. Złocisty broloczek był pilotem uruchamiającym całkiem przydatne urządzenie, jakim jest pozycjoner wykorzystujący technologię satelitarnego systemu lokalizacji GPS, Global Positioning System oraz telefonii komórkowej GSM, Global System for Mobile Communications. Pierwszy z tych systemów jest administrowany przez Departament Obrony USA, ale jest powszechnie dostępny i działa praktycznie na całym świecie. Oparto go na analizie sygnałów docierających z satelitów. 24 satelity, plus jeszcze kilka na wypadek awarii tychże, są umieszczone na wysokości nieco ponad 20 tysięcy kilometrów, na orbitach kołowych o nachyleniu 55 lub 63 w stosunku do płaszczyzny równika. Przy obliczaniu pozycji mierzony jest czas dotarcia sygnału radiowego z orbity do odbiornika. Znając prędkość fali elektromagnetycznej, urządzenie precyzyjnie oblicza odległość odbiornika od satelitów, a następnie dzięki wpisanej mu do pamięci urządzenia położeniu satelitów w czasie. Mikroprocesor podaje pozycję geograficzną, długość, szerokość geograficzną, a także wysokość kurs. Prędkość oraz aktualną datę i godzinę. Ponieważ dla całego systemu najważniejszy jest czas, każdy z orbiterów wyposażony jest w zegar atomowy. Mało kto jednak wie, że Amerykanie umieszczają na satelitach systemu GPS również urządzenia NUDET Nuclear Detection przeznaczone do natychmiastowego wykrywania wybuchów nuklearnych na Ziemi. Druga służytych w pozycjonerze technologii GSM GPRS umożliwia transmisję danych uzyskanych dzięki GPS do serwerów i pozwala bez problemu śledzić za pomocą komputera obiekt, w którym znajduje się nadajnik. Zabrałem ze sobą pozycjoner, ponieważ samochód pana Tomasza nie miał żadnych nowoczesnych zabezpieczeń, a w domowe sposoby mojego szefa nie bardzo wierzyłem. Złodzieje samochodów są obecnie zbyt sprytni. Żeby można ich było oszukać jakimś prostym trikiem W radiowozie znajdował się laptop z bezprzewodowym dostępem do internetu Wejście na stronę serwera zajęło mi kilka sekund Potem wpisałem swój indywidualny login Wstukałem kod i potwierdziłem go pospiesznie Na ciekłokrystalicznym ekranie pojawiła się mapka okolic Bydgoszczy z błyskającym czerwonym punktem Mamy Łotra! Krzyknął inspektor Walszewski który zaglądał mi przez ramię. Pozycjoner wskazuje, że samochód stoi teraz na skraju miejscowości rzęczkowo, powiedziałem. Panie Daniec, jeśli wszystko się uda, to dostanie pan medal, powiedział inspektor z promiennym uśmiechem. Wystarczy, jeśli zadba pan o to, aby nie zbliżał się do mnie ten straszny człowiek w stopniu starszego aspiranta, powiedziałem. A jeśli mam być do końca szczery, to radzę przenieść tego człowieka do pracy w policyjnym archiwum. Wykrywalność przestępstw znacząco wam się podniesie. Inspektor Walszewski zaśmiał się głośno i popędził do swoich ludzi. Po chwili, policyjne samochody zaczęły opuszczać parking przed stacją i jeden po drugim ruszały szosą w kierunku wsiżęczkowo. Piętnaście minut później, bandzior leżał już zakuty w kajdanki na podłodze swego domu. A tuż obok niego spoczywała reklamówka ze zrabowanymi pieniędzmi. Nagły rajd policyjnych wozów, zakończony na jego podwórku, był takim zaskoczeniem, że nawet nie próbował uciekać. O strzelaniu nie było oczywiście mowy, bo jego wspaniałe parabellum okazało się faktycznie zręcznie wykonaną kolekcjonerską atrapą. O wszystkich szczegółach akcji dowiedziałem się od inspektora Walszewskiego, który wrócił na stację moim wehikułem. Wręczając mi kluczyki do samochodu, uścisnął mi dłoni i powiedział: Bardzo panu dziękuję. To była piękna akcja. Dzięki temu, że zachował pan przytomność umysłu, ten gagatek będzie siedział tam, gdzie jest jego miejsce, to znaczy w areszcie. Oszczędziło nam to wielu kłopotów. Jeszcze raz dziękuję. I wtedy za moimi plecami rozległ się charakterystyczny, lekko flegmatyczny głos. Panie inspektorze, pozwolę sobie zauważyć, że samochód tego pana jest w świetle przepisów dowodem i powinien być najpierw. Uśmiech zastygł na twarzy Walszewskiego, a oczy zamieniły się w dwie szparki miotające wściekłe błyskawice. Starszy aspirancie Kozłowski wystyczał w końcu inspektor, jeszcze jedno słowo, a obiecuje, że nasz dział archiwizacji wzbogaci się o kolejnego pracownika? Który z upodobaniem będzie oglądał każdy papierek po kilka razy, zanim wepnie go tam, gdzie jest jego miejsce, to znaczy do segregatora. Czy pan mi grozi, inspektorze? Ja? A czy praca w archiwum może być groźbą? Zaśmiał się Walszewski. Dwadzieścia minut później wehikuł zbliżał się do kilometrowego mostu przez Wisłę, którym wjeżdża się do Bydgoszczy od strony dzielnicy Fordom.